mi oklaski najpierw. Jak się Państwo domyślają, to jest autor dzisiejszego filmu, pan Tomasz Stala. Tak, dobry. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. To było potrzebne, bo to się nagrywa. Witam w imieniu wszystkich organizatorów, współorganizatorów, wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że to dzisiejsze spotkanie tutaj, ta projekcja może się odbyć. Witam w imieniu swojego stowarzyszenia Civitas Christiana, w imieniu Akademii Patriotów, w imieniu Pobudki i wszystkich innych instytucji. Nie chcę przekręcić, ani przeinaczyć, ani nikogo pominąć. Państwo z Facebooka, z plakatów, więc wszystkich tych współorganizatorów Państwo znamy. Taka, może żebym ja dużo nie gadał, bo jest przed projekcją wprowadzenia, nie wiem, czy jakieś potrzebne, czy najpierw sucha projekcja, potem... Nie, ja dosłownie trzy zdania tytułem wstępu. Chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać i podziękować za przybycie i poświęcenie tego. Mam nadzieję, jeśli nie wyjdą Państwo w trakcie, to godziny swojego życia. Bardzo miło mi powitać Pana Stanisława, który jest jednym z bohaterów tego filmu. Ty siedzi cicho, ciemny i udaje się go. Ja już jestem w tym wieku, że mi się zapomina, że miałem. Chciałem bardzo podziękować Dorotce Świętej, która to tutaj jej inspiracją, i Bogdana Diakowskiego tutaj przybyłem, tak? Tak, więc... Krótko tytułem wstępu. Film powstał dzięki zbiórce crowdfundingowej na portalu Polak Potrafi. Dzięki, być może wśród Was są ci darczyńcy, którzy złożyli się i umożliwili powstanie tego filmu. Jeśli tak, to dziękuję. Jeśli nie, a znacie te osoby, przekażcie im serdeczne Bóg zapłać, ponieważ wydaje mi się, że dzieło, które wspólnymi siłami stworzyliśmy, jest tego warte, żeby istniało. Ja zachęcam do pokazu, a później parę słów. Film już powstał, więc do jego powstania nie można się już w żaden sposób przyczynić siłą rzeczy. Jeżeli Pan Bóg siódmego dnia odpoczął, to już wszystko było stworzone. Ale można wspomóc twórców poprzez zakup filmu, no jako cegiełki tak naprawdę. Dokładnie. Ale to jest dość unikalna okazja, bo twórca jest z nami. Więc może nie. Podpiszę płytę. O, i to zupełnie za darmo.